Jezu, jakie piękne. Cześć. 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 Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka i witam was ponownie na moim kanale w bardzo, ale to bardzo specjalnym odcinku, ponieważ dzisiaj jest dzień, na który czekałam pół roku. Moja rodzina się powiększa. Dzisiaj zabieram was ze sobą bardzo daleko, aż do Jawora. Jadę odebrać mojego psa, mojego drugiego psa. Na razie znacie go jako małego M, bo mówiłam o nim trochę na moim Instagramie i na Twitterze. I dzisiaj w końcu poznacie jego imię i samego bohatera. Mam dla was jeszcze więcej niespodzianek, jeśli chodzi o dziś. Myślę, że się zdziwicie za dosłownie 3 minuty, kiedy to oglądacie, ale najpierw pokażę wam tutaj jeszcze z tego miejsca, co kupiłam mojemu małemu M. I zacznę od legowiska. Ogólnie mój drugi pies, bo nie wiem czy wiecie, mam już psa, Pirata. Pirat, właśnie, chodź tutaj się pokaż. Nie chcę przyjść, no trudno. Mój drugi pies będzie mały, będzie to pudel Toy, czyli najmniejszy pudel jaki istnieje. To legowisko będzie już mu służyło pewnie na zawsze. Ogólnie Pirat ma takie legowisko, bardzo podobne, które męczy za każdym razem i on nie lubi żadnego innego legowiska, jeśli tak bardzo jak to jedno. Więc być może mały M też się tak przyzwyczai do tego, zobaczymy. Kupiłam też maty do sisiania. Nie wiem na jakim etapie jest mały M, jeśli chodzi o sisianie, ale zazwyczaj w hodowlach uczą pieski właśnie na maty. A właśnie, hodowla z jakiej jest mój mały M, to jest hodowla Pudli Wisdom and Beauty, oczywiście FCI. Kupiłam młodemu... Ogólnie jakaś ta firma mi wpadła w oko, serio. Anyuan, tak się nazywa. To wam jak na razie stamtąd. Ogólnie jak widzicie jest taki turkusowy ze kilka zabawek. To jest, patrzcie, jest to normalnie ta Squish, ale taki cichy, że nikogo nie denerwuje, niesamowity. Pirat nie lubił się bawić nigdy z zabawkami, ale ostatnio zaczął. Na przykład aportujemy i tak dalej, więc mam nadzieję, że będą się razem bawić, jak się lubią. Bo Pirat nie lubi innych psów. To tak strasznie. Kupiłam smy, oczywiście z Flexi. Flexi jest bardzo spoko firmą, 3-metrowa. Nie kupowałam właśnie żadnych rozdzielaczy do pojedynczych smyczy, bo słyszałam, że o wiele lepiej, jeśli ma się dwa psy, to po prostu, żeby mieć dwie osobne smycze dla nich, więc tak też zrobiłam. To są już te treningowe rzeczy. Potrzebuję nowe, bo tamte, kiedy szkoliłam Pirata, to już zgubiłam. Kliker do treningów i jest to gwizdek do treningów. Jeśli nie znacie się na trenowaniu psów, to pewnie nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Poszukajcie za nim. Serio. Kupiłam, jako że to jest pudel Toy, nie chcę, żeby był jakiś mega puchaty. Kupiłam mu taką szczotkę, bo ogólnie szczotek mam dużo, jeśli chodzi o szczotki Pirata, bo Pirat sam jest wielkim puchatym pieskiem, ale ta jest taka specjalna dla bubaczków. Kupiłam mu szelki srebrne i taką smycz srebrną. Taka smycz zawsze się przydaje, kiedy uczę psa chodzenia bez smyczy, bo ją mogę puścić za nim i po prostu piesek, jeśli by uciekał, to można ją szybko nadepnąć i pół. Mam jeszcze dłuższe takie smycze z czasu, kiedy szkoliłam jeszcze Pirata. To było najmniejsze możliwe szelki i właśnie te będzie się mieścił mój mały M, więc sami widzicie, że jest bardzo mały. Kupiłam mu też taką miskę, oczywiście misek mam dużo ze względu na Pirata. Kupienie drugiego psa to jest coś takiego, jak ma się już drugie dziecko, że wiecie, ubrania po starszym rodzeństwie, buty i tak dalej. To dokładnie tak się czuję, że jak coś miałam w sklepie, to tak miałam takie, no dobra, nie, przecież nie kupię 15 zabawek, bo Pirat ma całą skrzynkę zabawek i się podzielą. Jeśli chodzi o smakołyki, to mam ich bardzo dużo. No, w sensie będę wiedzieć ten, ale nie chcę się teraz na szybko sprawdzać. Zawsze sprawdzam na to, żeby było jak najwięcej mięsa, bo mimo tego, że ja jestem wegetarianką, to moje psy są wegetarianami, więc zawsze staram się sprawdzać skład, żeby było jak najwięcej mięsa, przynajmniej 70%. A jeśli chodzi o karmę taką dużą, Akana Puppy Small Breed, czyli dla małych ras. Dla tej też Pirat dorastał i Akana też Pirat do tej pory je. Tylko oczywiście nie dla Puppy. Jeśli chodzi o małego M, to tyle co mu kupiłam. Możemy już jechać. Małego M. Oh my god. Jedziemy. Dzisiaj wszyscy poznają małego M. Nie bądź zazdrosny, zostajesz dzisiaj na cały dzień z ciotką. Matka jedzie na drugi koniec Polski po brata, okej? Mój pies już mnie nienawidzi. A kochaj dupira i kochaj brata. Dzisiaj są ze mną. Nie ma to przyjęcia. O-o. Chciałbym dawać. Wzięłam transporter stary Pirata i on tam wszedł. I on nie chce wyjść. On idzie ze mną. Pirat, o co ci chodzi? Ja ze mną zostanie, będzie fajnie. Ja ci dam trochę kurczaka. O. No widzisz? Ciotka ci da kurczaka. Stary, skąd ty wiesz, o co chodzi? Nie. Ja ci mówię, on to rozumie. On jest dziwny, stara. To nie jest pies, to pół człowiek. Ja to już mówiłam wcześniej. Nie. No nie, no Pirat lubi ciasne miejsca po prostu. A to jest jego transporter z czasów
szczeniak, kiedy latał ze mną samolotami. Chodź, Piratek, chodź. Nie musisz tam siedzieć. Mogę z nim. Rzecz, której jeszcze wam nie powiedziałam, to to, że oprócz mnie psa będzie miał też Dominik Rufiński i dzisiaj razem właśnie jedziemy na drugi koniec Polski po nasze pieski. Będziemy mieli braciszków z tego samego miotu, z tej samej hodowli, z tego samego brzucha. No widzicie, że z tego powodu. Ach, jedziemy. Zrobiliśmy postój, żeby rozprostować nogi, napełnić brzuszki i lecimy dalej. Ogólnie nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że jedziemy ponad 400 km w jedną stronę potem sobie. Wydawałoby się nierealne, wspomnienia gdzieś na wyjściu moto. Nie wierzę w to, że uda nam się skończyć nocnie. Całą drogę siedziałam tak, ale teraz popatrzcie na Dominika. On to się tak cieszy, dociera do niego. Jesteśmy już centralnie w Jaworze i już nie możemy się... Jeszcze nie jesteśmy, niech wam 8 km. Patrz, jak wam próbował się bliska. Ile lecimy w Jaworze? I od... Jesteśmy już w Jaworze i będziemy odbierać nasze szczeniaki. Już byliśmy pod hodowlą. Jesteśmy o godzinę za wcześnie. Pojechaliśmy jeszcze na szybko na stację benzynową. Kupiliśmy sobie benzynę. Chwilę poznamy nasze dzieciaczki, nasze szczeniaczki. Jesteśmy już pod domem z hodowlą. Tam są pieski. Mama i tata teraz będą mieli... Sprawdzają do kogo i tam. No dobra. Hi. Właśnie widzimy porę. Dzień dobry. Wszystko biegiem. Jezu, jakie piękne. Cześć. No dzień dobry, maluszki. Dzień dobry. Ja myślałem, że one będą... Dzień dobry. A co to za mała pieska? Nie mam pojęcia. One wyglądają identycznie. Cześć. Cześć, mamusia. Dzień dobry rodzicom. To rodzice. Tak, ja i ojciec. Cześć, pieski. Och. Cześć, bawimy się? O mój Boże, ile szczęścia. Cześć, piesek. O, nie wierzę. Ja też. Jakie fajne pieski. Cześć. O matko. Chodźcie, matko. Za duże wady ma się robić. Szaleństwo. Cześć, maluszku. Co mój skarbeńku malutki? No cześć. O, jaki jestem piękny i się chcę miziać po brzuszku. Ona wygląda identycznie. Po brzuszku, gdzie mizia? Nie. Dzień dobry. Tak. Chcę mieć włosy matki? Nie mamy pojęcia, wyglądają identycznie. No nie, trochę nie. Nie? Na pierwszy rzut oka to są po prostu identyczne. Różnią się długością ogona. O 2 mm. O Boże. Właśnie tak coś widziałem. Tak zauważyć. Można zauważyć. To było na potrzeby filmu. Ale jakie żwawe są. Super są! Cześć! A ten cały czas się wywala. Piękne. Piątka, brawo! Tego dla pani zaznaczyłem, bo też miałem obawy, że jak zajmę kolorowe obroże, to nie będę wiedział. Dla pani jest zaznaczony na tylnej nodze lekko lakierem kolorowym. Oj, moje zaufanie. Patrz, poczułeś, tak, poczułeś mamusię od razu? Tak, mój piesek jest pomalowany lakierem do paznokci. Czemu mijesz włosy? Mały. Bąbelku, cześć, biada. Widzę, że smakuje. Jezus Maria. Co, malutki? Czy kochasz mamuszku? Szaleństwo małe szaleństwo. Chyba ty lubisz zjadać włosy, co? Będziesz miał brata, że? Się dobra, ci wystarczy. A twój jest taki spokojny, a mój jest taki jak ja. Totalnie. I bywa, że pod górę dźwigamy nasz sen. Rozrywa się w mur i chce nam dopsuć krew. Niech z całej siły wieje, nikt tu nie da się. Do strachu deszcz przeszywał mnie każdego dnia. Dziś mówię nie, to chwila, gdy ogarnia nas.
Dominik, myślę, że to jest czas, w którym my powinniśmy przedstawić nasze psy, wiesz, bo my jeszcze tego nie zrobiliśmy. Cześć! Słuchajcie, z tej strony Sylwia i Dominik i chcieliśmy wam przedstawić nasze nowe pieski. Tak. To jest Marvel. A to będzie Blaze. No już jest. Chociaż wcześniej był Diego. A mój, nie pamiętam. A Diego też pan. Doran. Doran. Beatrice, ujdźcie w porządku. Bodziu. Z jakie one są spokojne, jak się je weźmie na rękę? Bardzo fajne. Piękne. Mamy psy! No ty będziesz medialny chyba. Będziesz w Dzień Dobry TVN jako piesek jeden z najpopularniejszych polskich. Pierwszy smakołyk Marvelka. Żuję. Dopiero się uczy żuć? Czy ty żujesz? Próbuj. Ktoś tu będzie takim łasuchem jak ten, tak? Bo zjadę prawie całe to głosie. Jezu, to mar... Fuj, ale żeś to rozciapciał. Ale mi też na trzy części. Się bawimy. Marvelowi jest bardzo wygodnie na mojej klatce piersiowej, więc tak się tulimy. Słuchajcie, Marvel na dole, bo pierwszy tutaj wyłożył, a Blaze na górze postanowił po prostu wejść całkowicie, zrobić piętrowe łóżko. Właśnie mały, tutaj się połóż. Boże, jakie słodziaki. No połóż się. Nie, no, totalnie ja na nie... bym chciał na Franciszku pospać. Ja bym chciał wyżej. Totalnie go zgniótł. Ojoj. Będzie pierwszy wspólny posiłek przy zachodzie słońca. Chłopaki poszli kupić co trzeba, a ja zostałam z małymi bąbelkami. Jakie słodziaki. Już jest późno, już prawie jesteśmy w Warszawie. Godzinę będziemy w Warszawie i Talia przyjedzie specjalnie do The Blaze House z moim psem Piratem, by poznały się na tak zwanym neutralnym gruncie, czyli po prostu nie u nas w mieszkaniu. Boję się reakcji Pirata, mam nadzieję, że... Bo Pirat, jeśli chodzi o inne psy, zupełnie szczerze wam powiem, że jest ciężko, ale liczę na to, że zaopiekuje się szczeniaczkiem, swoim młodszym braciszkiem i że będzie wszystko dobrze. Zobaczymy. Jestem w dobrej myśli, że z tym walczyć. Pirat się po pewnym czasie na pewno przyzwyczai. Pirat nie jest gotowy. Natka powiedziała, że jest jakiś smutny, więc zaraz przystąpimy do procesu poznawania piesku. O. Czuję, co się dzieje. A wy jesteście? Piratku, bardzo proszę spokojnie. Jest czekaj, ciekawe. Bo to jest piratka fotelik i on może być. No. Trzymaj go. Trzymam go. Zostań ładnie. Zostaw, proszę mi. Weźmiesz fotelik tam gdzieś, żeby... Który to który? To jest Marvel, a to jest Blaze. A poznajesz po... Po sierści. Aha. No? Co to? No ale patrz. Gdzie to? Och. Lubimy się chyba. Przecież patrz, bubas. My się chyba lubimy. Ola Boga! Ej, one wyglądają jak wafle. One są trzy razy mniejsze. Strasznie się wycofał, ale... No tak, bo to... Tutaj Pirat kim Marvelka poznaj, to jest swój braciszek. To nie tego, to tego drugiego musisz. Tak rozumiem, jeden, ale dwa. Przegięłaś ty, Piaro. Tym razem przegięłaś. Ale ci obsram całą chatę. A ono się boi, on się boi troszkę. Że Sylwii piesek od razu do niej podbiegł, a mój podbiegł od razu do mnie. Naprawdę? Nie wiedzieliśmy, które są które, no. Ale ja. Już on przyszedł do mnie teraz siedzieć. Się normalnie bawi. Może im trzeba wodę dać. No ja nalejesz się tam do jednej psy. Pirat, czy ty zacząłeś lubić psy? No, brawo. Ale jesteś dobry pies? Brawo, co to jest takie? Co to za pies? To się przyzwyczai, przecież nie zauważy, kiedy urosną. No właśnie, bo jak siedzisz z kimś cały dzień, to nie wiesz, że rośnie. Patrz mały, tu sikamy. Tu robimy pipi. Chodź, robić? Sikaj tam.
To by było super, jakby od razu. Nie wiem, czy te są jakieś nasążane, ale niektóre są takie. Dobra, więc sytuacja jest taka, że tutaj Marvel to ten piesek, który teraz się przytula do Dominika. Co to jest, Blake? Pirat tam wącha siuśki. Ty jesteś szalony, wiesz? Ty to jesteś szalony. Jak matka jest szalony. A ty jesteś taki grzeczny jak ja. A ty co tam kopiesz? Przestań zakopywać siuśki. Ja. Ojejku. Ojejku. Ojejku, ojejku. Przepraszam. Bardzo nie wiem, co się stało w ogóle. Nie wiem, co to jest. Pirat jest tak zainteresowany właśnie psami. No bo on teraz odchodzi, żeby zobaczyć, czy ci zależy. Zależy mi, piratku. Zależy mi. No ale nie poszłaś. Bo ja go wołam. Piratku, masz się słuchać, mamy. Cześć, jak widzicie, spałam w salonie. Tutaj wszystko jest gotowe. Mój maluch jest tutaj. Mój senior. Jest tutaj, oczywiście śmieję się. Pierwsza noc za nami. Ty jesteś jakimś alpinistą chyba po prostu. Ty się zawsze wspinasz. W każdym razie, pierwsza noc za nami. Jak było, było okej. Okay. Spaliśmy w salonie wszyscy. Pirat również. Pirat spał pod łóżkiem, tam gdzie lubi najbardziej. Marvel razem ze mną spał na łóżku w taki sposób, że miał swoje legowisko. Pozwalałam mu z niego wyjść, żeby się przyzwyczaił do spania w nim właśnie. I tak się właśnie bawiliśmy. Było super, a Marvel jest takim małym tulaskiem, że nie macie pojęcia zielonego. I chciałam wam jeszcze pokazać się tam. Rzecz, która jest mega wniosła. Popatrzcie na jego opuszki. One są takie delikatne. Jeszcze, nie macie pojęcia, jakie są miękkie. Bo one jeszcze nie są zepsute pod ciężarem jego ciała. Niesamowite rzeczy. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o przyjaźń Vela i Pirata. Pirat wczoraj ugryzł Marvela. Raz, ale to dlatego, że Blaze denerwował Pirata przez jakiś czas. I w końcu pierwszy raz do niego podszedł Marvel i chyba Pirat się pomylił po prostu. Ciekawostka, wiecie, co się właśnie stało? Aparat mi się rozładował, więc postanowiłam go naładować i zasnęłam. Jest teraz już 10:00. Wy musicie tego vloga oglądać dzisiaj, bo wiecie, nie chcę tak małego trzymać w tajemnicy tak długo. Zresztą nie dam rady, więc musicie go dzisiaj zobaczyć, żeby wszystko wyszło na jaw. Zapraszam was na Instagrama Marvela, marvel.thepoodle. I na Instagramie też pojawiło się zdjęcie z młodym, więc zapraszam was serdecznie. Będzie na pewno dużo Instastory z Marvelkiem. Więc to tyle w dzisiejszym filmie. Marvel też się z wami żegna. Pa!